Hejka, hejka, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i zapraszam was na kolejny odcinek. Tym razem zaczynamy tydzień przedświąteczny, więc będzie się działo, więc będzie szaleńczo, ponieważ to jest najbardziej gorący okres chyba w roku i najbardziej intensywny okres w roku. Najbardziej wymagający i wycieńczający. I tak, będziemy wszyscy znowu mówić za niedługo, święta, święta i po świętach, ale zanim to będzie, to do tych świąt trzeba dotrwać. Słuchajcie, mamy w lodówce taką magiczną półeczkę pod tytułem Samozdrowie. Fajnie, bo lepiej trzymać ten kolagen w lodówce. Jest super smaczny, gdy się pije takiego zimnego szota. A co to jest, to już wam mówię. Przed użyciem wstrząsnąć. Wstrząsnąć, nie mieszać. Słuchajcie, to jest taki kolagen Primabiotic się nazywa i myśmy go już testowali czasu temu i cały czas jesteśmy na tym, nie dodajemy żadnej innej suplementacji, tylko i wyłącznie to, ponieważ tu jest cały kompleks witamin plus kolagen. Policzyłam to i gdybym miała łykać tyle tabletek, ile tu jest zawarte witamin, to wyszło mi 14 sztuk tabletek. Ktoś by stwierdził, że po prostu jestem, jak to się mówi, na tego co... hipochondryk, tak, hipochondryk. Natomiast tutaj mamy wszystko zawarte w takiej jednej małej buteleczce i ona jest o smaku w ogóle cytrynowo-jabłkowym, bardzo smaczna. Trzymamy to w lodówce, jest mega przyjemne, wchłanialność też jest super, no bo wiecie, łykniemy raz i gites, a tak przełykaj sobie te tabletki wielkości czopków. No dla nas jest to lepsze rozwiązanie, ja miałam przerwę ze względu na ciążę i jak tylko skończyłam karmić piersią, to wróciłam do suplementacji. Jestem 4 miesiące po porodzie. Nie wypadają mi włosy, nie mam jakiejś ziemistej skóry, łamliwych paznokci. Wydaje mi się, że jest to dość duża zasługa również tego, bo mówiłyście mi, że to już jest ten czas, kiedy włosy lecą garściami. Ja odpukać nic takiego nie mam i nie zapowiada się, aby coś się miało w tym temacie zmienić, więc jestem bardzo zadowolona. Oprócz tego wyniki badań mamy dobre, nie mamy żadnych niedoborów witamin, wiecie jak się sprawdza witaminę D i tak dalej, to nic z tych rzeczy, więc to mówi chyba samo za siebie. Ja wam pokażę jeszcze skład, aby nie było. Tu jest wypisane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, pomyliłam się, dobra. I musi... 13 tabletek, jedno jabłko i cytrynę. No to 15 składników musiałabym wtrążolić. Co ważne, nie przekraczamy dziennej porcji, czyli jednego takiego opakowania. To w 100% wystarcza i już oprócz tego nie suplementujemy żadnymi tabsami dodatkowo. Tu mamy jedno pudełko i takie jedno pudełko jest na 60 dni kuracji, na 2 miesiące dla jednej osoby, ale my sobie wiecie, pijemy to razem i potem otwieram drugie pudełko, bo mam tutaj z Krzysiem. By the way, fajny pomysł na prezent, jeżeli jeszcze czegoś nie macie, nie wiecie, to fajnie postawić na takie po prostu zdrowie dla kogoś i na pewno ktoś będzie bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o grupę wiekową, nie ma to znaczenia, czy to dajecie babci, mamie, czy siostrze, czy na przykład jeżeli ktoś, bo to jest i dla kobiet, i dla mężczyzn, dla sportowców, ponieważ ten kolagen też wspomaga pracę mięśni i regenerację tych mięśni, więc to jest super. No i dla osób starszych, sami tutaj macie na pudełku, bo jest tutaj wszystkie witaminy, więc wzmacniamy jakby nie było ten organizm, tą naszą odporność. Odpukać nie chorujemy, więc ja jestem z tego bardzo zadowolona. Ja wiem, że jest mnóstwo innych alternatyw, ale nam do gustu przypadła bardzo, bardzo ta. I przez czas ciąży byłam na tych wszystkich takich mamowych tabletkach ciążowych, o tej suplementacji ciążowej. Natomiast tak, wolę zdecydowanie to, niż tą furę tabletek, którą się kupuje i wszędzie się wala. W koszyku, pod koszykiem, na koszyku. Wszędzie. Dobra, teraz czas to otworzyć i sobie to, wiecie, wymieszamy, żeby wszystko się tutaj połączyło w tej buteleczce. O, one są tak mocno zawsze za... Bardzo mocno. Ale się uda, widzicie, krzepa w ręku jest. Także zdrówko, moi drodzy, i wchodzimy w ten świąteczny tydzień i niechaj moc będzie z wami i ze mną też. Ktoś tu sobie tak leży. Dalenioska leży. Mikołaj leży. Ajaj, przepraszam, kopło nas. Lalito w nos, przepraszam. Ale mnie też zabolało. Jaka elektryczność nam się tutaj wytworzyła, Lalito.
Dobrze, że ty to przejęłaś. Mikołaj by się rozpłakał. Ojej. Skąd to taka elektryczność, Mikołaj? Zobaczcie, że okrap czuszczy, ale muszę go zostawić, gdyż iż jakoś nie chcę, żeby w chałupie zapiło. Także robimy obiad. Słuchajcie, część ugotowałam wczoraj i mam na dzisiaj i jutro. Kotlety sobie opanierowałam, wyciągnęłam ich za dużo i będę je robiła dzisiaj. I słuchajcie, czyszczę lodówkę. W lodówce znalazłam, w zamrażarce właściwie, znalazłam resztkę frytek, więc dzisiaj kotlety będą z frytkami i cyrówką. Upiekę sobie je w piekarniku, bo nie smażę na oleju, jakoś tak kurde wolę w piekarniku. Nie mam co z tym olejem robić do kompostownika, no nie wiem co z tym olejem robić, no nie mam pojęcia. Jak robię frytki w piekarniku, wsypuję sobie tutaj frytki. Dodaję trochę oleju, jak wiecie, dość. Teraz dodam do tego soli, czasami dodaję przyprawę do ziemniaków, też wychodzą fajne. Soli i wszystko mieszam. O. I teraz sobie ustawię piekarnik i wiecie, te frytki od razu już się upieką z tą solą, będą słone, bo potem ta sól nie chce się przyczepiać do takich frytek z piekarnika, a dzięki temu, że daję trochę oleju, to one się fajnie podpiekają, przypiekają. Chociaż to też wszystko zależy od rodzaju frytek, które kupicie, bo czasami kupi się taki fatalny rodzaj frytek, że nie wiem, jedne mamy w zamrażarniku, nie wiem czy to są te, także się już zabezpieczą. Jak tam kotlecie. Ej, kupiłam. Jeszcze chwilę patrzcie ile kotletów narobiłam, jakbyśmy mieli tutaj gości mieć, no nie? Ale zapomniałam, po ile kotletów Krzyś pakował. Pakował po 4 i zamiast wyciągnąć jedną paczkę, to wyciągnęłam 2. Więc dzisiaj będzie kotlet z surówką, kotlet z bułką, kotlet sam. Dzisiaj Marta serwuje same kotlety i tak do jutra. Tyle w temacie. Dobra, wyjmujemy. I ja sobie kotlety zawsze odkładam na papier, żeby, wiecie, ten olej trochę odsączyć. Teraz cyk, 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 cyk. Mam takiego jednego cienkiego, one mi fajnie tutaj pasują między sobą. O, tyk. Muszę ułożyć. O, teraz sobie je ułożę. I lecimy dalej. Odpalę piekarnik. Może też macie coś takiego w piekarniku. Tak, piekarnik wymaga czyszczenia. U mnie w domu wszystko wymaga czyszczenia. Więc, no. Gotowanie wspomagane. O, nie ryby, nie ryby. Przystawki. I tutaj mamy frytki cienkie, 200. Do takiego trochę rozgrzanego, trochę nie, wrzucę od razu frytki, więc sobie je przełożę na papier do brutwanki i będziemy piec. Powiem wam tak, Krzysiowi się ten papier nie podoba, a ja uważam, że jest zajebisty, że jest pocięty. Teraz nie muszę szukać nożyczek, tylko od razu już mam gotowy arkusz papieru, wrzucam sobie go tutaj i przełożę na to frytki. Dla mnie super sprawa. Tak je porozkładam, żeby one każda była sama sobie, przynajmniej mniej więcej, i zaraz je wrzucę. Jak usmażę tą furę kotletów, to idę sprzątać łazienkę. W sumie to w międzyczasie chyba pójdę spsikać prysznic, już sobie tam krzesełko postawię, żeby ten odkamieniacz zaczął działać, bo mam problem z deszczownicą, za niedługo będziemy się mieć tylko jednym takim strumieniem z jednej deszczownicy, a że muszę tam sobie całą drabinę podstawić, żeby to umyć, no to temu mi to tak się zwlekło, więc dzisiaj jest w planach czyszczenie całej łazienki i płytek. Więc muszę sobie naładować tą wiledę taką do okien, bo nią też czyszczę płytki. Słuchajcie, namoczę je, a potem tą ściągaczką do okien, taką akumulatorową, zdejmuję całą wodę i tylko pucuję po prostu w fugach, żeby nie było zacieków.
Więc tak dzisiaj mam zamiar to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż kurde, wiecie, jak chcę odkajemniać czas. No dobra, pójdę z psika. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi wystarczy to krzesełko. Ała, włosy mi się zaciął. Teraz specyfik. Dobra, słuchajcie, zamysł jest taki, że modlę się, aby z tyłu nie spaść. Tutaj mamy naszą deszczownicę. Zobaczcie, jak ona wygląda. I ona już praktycznie, woda z niej nie leci. Więc ja sobie wincem do kamienia to popsikam. Tak, żeby nie spsikać, wiecie, tego, jak to się nazywa, sufitu. Bo kiedyś psikałam tak od dołu do góry i spsikałam ze sufitu. O kurde, dobrze, że tam są płytki. Okej, okay, spsikane. O, włosy też. Super. Zostawiam to na chwilę. Idę robić dalej obiad. Za rękę umyję. Śmierdzi to jak okropnie. No ale mam nadzieję, że da radę. Słuchajcie, bo mi się kotlety chyba palą. Tak to jest. Ale to tylko kobiety potrafią robić 10 rzeczy jednocześnie. A nie, nawet się nie palą. A to nawet jeszcze nie jest zrobione. Kurde. Fartuch powinna sobie przyodziać. Piekarnik też muszę umyć. Tyle roboty, a po prostu wizyta sanepidu już blisko, nie? No tak to z świętami zawsze, wszystko się sprząta, tak, gruntownie. Dajcie znać w ogóle, czy wy też tak gruntownie sprzątacie, czy macie luz. Ja generalnie mam luz, no ale kiedyś w końcu trzeba tą łazienkę umyć porządnie. Ja akurat wypadłam przed świętami. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, tylko sprzątać musisz. Słuchajcie, frytki mają się robić 12 minut, nie wierzę w to. Nie wierzę, że się zrobią 12 minut. Założyłam sobie tak po pierwsze gówno widzenie frytki. Zazwyczaj robię to na tej płaskiej takiej tej, ale zapomniałam sobie o tym i ona się mi już nagrzała, więc wolałam nie tykać, bo się ostatnio poparzyłam. A słuchajcie, patrzcie, jak wygląda moje poparzenie po lokówce. Już praktycznie nic nie widać, także nie będę miała chyba blizny, jak dobrze pójdzie. Wszystko zesmaruję, chociaż mam taką klęśnięte, bo to teraz odrapałam, nie? Znaczy niechcąco, nie że specjalnie drapałam, tylko wiecie, wsadzałam rękę do torebki i przeharatałam tym plęskierzem po zamku. No i całą skórę drapałam. Och, może nie będę tutaj takich mało fajnych rzeczy poruszała. Nikt tego nie lubi, każdy się wzdryga. Biorę się tutaj za sprzątanie tego koszyka. Dołożyliśmy drugi koszyk, nie? I teraz... Wow. Obiad gotowy, idziemy jeść, ale chciałam tylko pokazać, jak się robią frytki w piekarniku. I są całkiem spoko. A nie mają tyle, wiecie, tłuszczu, co te smażone normalnie tam na gazie czy płycie. Słuchajcie, umyłam prysznic, przynajmniej, znaczy prysznic, tą deszczownicę, ale powiem wam, że tak mnie zlało wodą, więc moje włosy wyglądają, jak wyglądają. Małego zasnęłam mojego syna i biorę się za sprzątanie łazienki. Także życzcie mi powodzenia. Ja używam tej Viledy. Już jakiś czas temu robiłam wam test odnośnie niej. I do takich dużych płaszczyzn, luster, płytek, no sprawdza się rewelacyjnie, bo ja już praktycznie skończyłam mycie łazienki. Wszystkie płytki od samej góry są umyte, więc mega to usprawnia pracę, bo kiedyś robiłam to tak, że myłam, potem wycierałam, pucowałam, glancowałam normalnie 1 500 000 – 1 900 000 ton papieru, tam ścierek i jeszcze ten efekt był taki mierny. Natomiast tutaj zobaczcie, nie ma żadnych smug, efekt jest super. I robota w mgnieniu oka. Także lecę, kończę lustro, zostaje mi jeszcze szyba prysznicowa, no i tutaj poogarnianie pozostałych rzeczy i kończę temat łazienki. Mikuś,
Najlepsze i najciekawsze są lampy. Przechodzę do Was dnia kolejnego, witam się z łazienki i aktualizacja prysznica, bo pewnie część z Was będzie pisało, czy dało radę. No jest lepiej, nie wyczyściło wszystkiego, część jest dalej pozatykana i widziałam taki wycior na AliExpress, muszę go poszukać, bo mi się wyświetliła kiedyś reklama i po prostu chyba będę to czyściła pojedynczo, bo ten specyfik to tak średnio zdaje egzamin, więcej szumu dookoła niego niż faktycznego działania. To tak w ramach wytłumaczenia. I teraz chłopaki tu siedzą, pokażę Wam coś, ponieważ wymieniliśmy bransoletkę. Udało się. Zmieniłam sobie na całkowicie inny model. Także Wam pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie, jaka piękna. I zmieniłam sobie na taki model, który możemy tutaj rozciągać i zwężać. Więc nie jesteśmy jakby... Zmienia wielkość w zależności czy schudnę, czy mamy więcej koralików, czy nie. I otwiera się ją tutaj za pomocą takiej dźwigni. W sklepie to miała przećwiczone. O, jest. Tu pyk. I no, w sklepie wyglądało to prościej, ale od tego mam męża, żeby mi to zakładać. O, pyk. Także sobie założę koralika, jest przepiękna. Cudowna. I jeszcze cały czas mówią, że tu są takie zaczepy, się po obu stronach daje, aby ta bransoletka, gdyby się miała rozpiąć jakoś, to żeby była bezpieczna, żeby nam gdzieś po prostu się nie zgubiła. Dajcie znać, czy macie takie zaczepy, bo w sumie jestem ciekawa, czy tego używacie. Sorry, bo tutaj mam coś pod paznokciem, wybaczcie, ale cudownie. No, ja sobie pójdę dalej niedługo założyć drugi koralik, żeby już ją założyć na rękę. Pudełeczka to są cudowne, a w ogóle najlepsze, bo wyszliśmy ze sklepu, pani powiedziała, że jeszcze zaklei tą torebkę dodatkowo tutaj, żeby nam nie wypadło. Wracamy do domu, Krzyś otwiera pudełko, a tam nie ma bransoletki w środku. I normalnie najadłam się stresu, okazało się, że wypadła z tego pudełka do tej torebki i tam leżała w środku. O, masakra. Stwierdzam, że potrzebuję tego zapięcia chyba dodatkowego. No, to tyle w tym vlogu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia już jutro. Pa!